Siemanko, z tej strony 19 Kruszyna 83. Moi drodzy, w końcu są. W końcu nadszedł ten czas, mój upragniony czas. I doszły do mnie, czekajcie, doszły do mnie dwa boksiki Panini Select Soccer 2015. Długo wyczekiwane boksiki, dodam, bo karty są przepiękne. Dzisiaj sobie otworzymy jednego boksa, może sobie weźmiemy jednego na bok. Takiego boksa, w takim boksie jest 12 paczek czy tam saszetek. Do zebrania jest, moi drodzy, 100 kart bazowych i mnóstwo innych kart, tak zwanych wariacji, czyli różnych kolorów, różnych, jest na przykład są zawodnicy w różnych pozycjach, także to się nazywa wariacja. Moi drodzy, są do zebrania autografy, karty z koszulką, mnóstwo jest tych kart. Tak jak mówiłem, jest 100 kart bazowych i mnóstwo, reszta to jest mnóstwo różnych innych kart w kolorach, różnych kolorach, różnych wariacjach, tak jak już powiedziałem wcześniej. W boksie jest 12 saszetek, gwarantowane są 3 karty z koszulką lub z autografem. Także tego boksika sobie podzielimy na dwa razy. Otworzymy sobie dzisiaj 6 saszetek. Także lecimy. Widziałem mnóstwo otwierania takich boksów na YouTubie, na live'ach tak zwanych w Ameryce, na breakach, to się inaczej nazywa. No i co, lecimy. Otworzymy sobie 6, bierzemy 2 tej, 4, 5 i jakąś z tyłu szóstą jest 6. Boksa sobie zamkniemy na jutro, co go postawimy. Moi drodzy, 6 paczek, 6 saszetek i lecimy z pierwszą. Nie będziemy przecinali, lecimy tak. Tak jest. I mamy tak. Moi drodzy, mamy kartę bazową. Jest to Iwanowicz, Serbia. Karty bazowe będę odkładał na bok, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Karty sztywne, tak jak przystało na Amerykanów, tak jak oni to robią i tak powinni robić na całym świecie, nie tylko tam. Z tyłu karta wygląda w ten sposób. Jest jakaś tam informacja i informacja o zawodniku, czyli waga chyba, data urodzenia i pozycja. Nie wiem, co to jest high. Nie mam pojęcia, ale mamy pierwszą kartę bazową. Jest to Iwanowicz, Serbia. Mamy także Vargasa z Chile. Mamy pierwszą, moi drodzy, pierwszy hit z boksa. Jest to... Ha, kurde! Zobaczcie! Combo Signatures. Zawodnicy z Belgii, jest to Meyralasz i Vertonghen. Kurde, moi drodzy, pierwszy odcinek i od razu zobaczcie, jaki strzał. Masakra. Tu sobie położymy. Mam szczęście do zawodników z Belgii, ponieważ jak otwierałem przepraszam, jak otwierałem Donrusa, to tak samo miałem combo też z tego, z Belgii. I karty, moi drodzy, bazowe. Jest to Modric z Chorwacji oraz Di Maria z Argentyny. Druga saszetka, tam paczuszka. Jest to tak zwana hot paczka, czyli to są same karty specjalne. Jest to Ultimate Team Pirlo, oczywiście Włochy.
Może tych kart nie będę sobie, nie będę kładł na stojaczkach, położę tutaj sobie z boku. Później mamy Equalizers, Alexis Sanchez, Chile. Tu mamy National Pride, Hugo Lloris z Francji. Karty są przepiękne, moi drodzy, zobaczcie. Tu jest, mamy Falcao, National Pride. Oczywiście z Kolumbii. I tak zwaną wariację, tutaj widzicie, mamy piłeczkę. Giorgio Chiellini z Włoch. Trzecia saszetka, moi drodzy. I mamy tak, Gervinho, Wybrzeże Kości Słoniowej. Eden Hazard z Belgii. Mamy kartę Bastian Schweinsteiger z reprezentacji Niemiec, karta Blue. Zaraz sobie ją położymy z boczku. To jest karta limitowana do limit 227 na 299. Zobaczcie. Oj. O, jest. Fajnie. Ale się cieszę z tego podwójnego autografu. I karty bazowe, tak, tak. Lichtsteiner, Szwajcaria. Oraz Nani, Portugalia. Kolejna saszeczka. Trzecia. I mamy tak. Fetsfatsidis. To jest Grecja. Godin, Diego Godin, Urugwaj. Mamy kartę Blue National Pride, to jest Lukas Podolski, reprezentacja Niemiec. Zaraz zobaczymy, jaki to jest limit. Limit, moi drodzy, 225 na 299. Tak. Po prostu położymy koło z drugiej strony. O. I karty bazowe. Dżagoev, Rosja. I Altidor, USA. Piąta. Trzecia, czwarta. Czekaj, ja chyba wziąłem za mało saszetki. Nie, jest tak. Przepraszam, jest piąta saszetka. Tu mam jeszcze otwarte z boku. Dobra. Edin Dzeko, Bośnia i Hercegowina. Mario Götze, Niemcy. Mamy Ultimate Team, moi drodzy, Wayne Rooney. Ultimate Team Blue. Oczywiście. Limit do 299, tak. 173 na 299. Dzisiaj mamy boksa, super boksa, bo wszystko blue. I karty bazowe. De Vrij, Holandia. I Guardado z Meksyku. Moi drodzy, i szósta saszetka. Przedostatnia w tym unboxingu. Ale się kurde cieszę. Masakra. Mamy Joe Harta z Anglii. Neymar Junior, Brazylia. Fajna karta. Tu mamy oczywiście przekładkę. Tu jeszcze coś mamy, jakąś wariację. Zobaczcie, Blue. Znowu Gianluigi Buffon. Widzicie, jest piłeczka, także jest jakaś wariacja. Jest innej pozycji. Tu sobie położymy. Będzie widać? Nie. To tutaj troszkę ją zakryjemy. Runeja. Ale damy radę. O, i mamy, moi drodzy, pierwszego Polaka. Jest to Arkadiusz Milik. Reprezentant Polski. I na koniec David Silva. Moi drodzy, myślę, że
unboxing był udany, a to widać po tych oto kartach przede wszystkim. Najlepsza karta, zobaczcie, moi drodzy. Combo Signatures, zawodnicy Belgii, Meirelash i Vertonghen. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!